Bracia i siostry poruszę trudny temat, wokół którego narosło sporo teorii, a mianowicie czy Kościół Boży przejdzie przez ucisk. Filarem nauczania o pochwyceniu przed uciskiem jest werset z objawienia Jana, a konkretnie List do Kościoła w Filadelfii, do którego za chwilę przejdziemy. Jedno słowo wyrwane z kontekstu bądź zinterpretowane dowolnie wypacza całą treść. Zatem List do Kościoła w Filadelfii. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców Ziemi. W liście do Kościoła czytamy, że zostanie zachowany od próby. Słowo zachowany jest tutaj kluczowe, potrzebujemy zrozumieć, co znaczy, a znaczenie tego słowa znajdziemy w innym wersecie z Ewangelii Jana. Myślę, że po odczytaniu tego fragmentu stanie się dla was jasne, co znaczy słowo zachować. Ewangelia Jana Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Po przeczytaniu tego wersetu rozumiemy, że słowo zachować nie oznacza wziąć czy zabrać, ale chronić. Ponieważ Pan Jezus mówi: Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego, innymi słowy, chronił. Zatem list do kościoła w Filadelfii nie mówi o żadnym zabraniu czy pochwyceniu. Pan Jezus mówi do kościoła, że będą zachowani od próby, co znaczy, że w czasie jej trwania będą chronieni. Tak jak czytamy w Ewangelii Jana: Nie proszę, abyś ich wziął ze świata. Ale abyś ich zachował od złego, Pan Jezus prosi o Ojca o ochronę dla nich. I o tym dokładnie czytamy w liście do Kościoła w Filadelfii, ten Kościół będzie pod ochroną. Bracia i siostry, w liście do Kościoła nie ma nic o pochwyceniu, zabraniu czy wzięciu. Takie nauczanie jest dogmatem, ponieważ wszystko co nie pochodzi z Biblii, jest Nim. Wytłumaczę wam, jakie zagrożenie płynie z tego rodzaju nauki. Pochwycenie kościoła przed uciskiem jest niczym innym jak dawaniem ludziom fałszywej nadziei, ponieważ to nauczanie mówi, że jeśli nie będziesz gotowy w dniu przyjścia pana Jezusa, to będzie kolejna szansa. Nic się nie stało, po prostu nie byłeś gotowy, byłeś w grzechu. Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz i weźmie cię. I takiego nauczania nie znajdziemy w piśmie. To nie pochodzi od naszego ojca. Czegoś takiego nie uczył pan Jezus. To są nauki pochodzące od duchów zwodniczych. Szatan poprzez zwiedzenie chce odebrać ludziom ich dar, jakim jest zbawienie. Jest przypowieść, której użył Pan Jezus, i ona tłumaczy doskonale to zagadnienie. Posłuchajcie. Ewangelia Mateusza. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Te głupie wziąły swoje lampy, a nie wzięły ze sobą oliwy, lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach, a gdy oblubieniec wlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył seni zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy, a głupie powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: nie damy. Bo mogłoby i nami wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły te pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. W tej przypowieści dziewice symbolizują wierzących, oczekujących na przyjście Pana Jezusa. Mamy tu dwie grupy: głupią i mądrą. Mądre są gotowe, a głupie nie. Podkreślam słowo gotowe, bo jest to ważne. W momencie, gdy przychodzi Pan Jezus, te, które były gotowe, wchodzą z nim na wesele innymi słowy, wchodzą do królestwa i zamknięto drzwi. Zaraz po tym przychodzi druga grupa, ta, która nie była gotowa. Widząc zamknięte drzwi, mówi: Panie, panie, otwórz nam! Czy w tym momencie pan Jezus otwiera drzwi, mówiąc: Jesteście teraz gotowe, możecie wejść? Nie, mówi coś zupełnie innego. Zaprawdę powiadam wam: Nie znam was. W tej przypowieści mamy jasność, że jeśli nie byłeś gotowy w dniu przyjścia pana Jezusa, nie wejdziesz do królestwa, nie ma drugiej szansy. Pan Jezus nie pozostawia niedomówień, dlatego daje nam kolejne wersety, aby nikt, kto czyta i rozumie, nie miał wątpliwości. Ewangelia Łukasza. A jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Lecz tego dnia, gdy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. Pan Jezus porównuje swoje przyjście z czasami Noego i lota. Gdy Noe wszedł do arki, nastał potop, gdy tylko lot wyszedł z miasta. Z nieba spadł deszcz, ognia i siarki. Tam nie było żadnego oczekiwania, że ktoś się nawróci. Gdy tylko Noe i Lot byli bezpieczni, od razu przyszło zniszczenie. Pan Jezus mówi, że tak będzie w dniu, w którym syn człowieczy się objawi. Co oznacza, że gdy Pan Jezus przyjdzie i weźmie ze sobą tych, którzy będą gotowi, zaraz po tym nastąpi zniszczenie. Nie ma więcej szans, nie będziesz gotowy. To zostaniesz i doświadczysz Bożego gniewu. Dlatego też pan Jezus powiedział: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Powiedział także: módl się, abyś okazał się godnym, uniknąć tego, co ma nadejść. Bracia i siostry, mamy cztery Ewangelie. Weźcie je do ręki i czytajcie. W każdej z nich pan Jezus wielokrotnie powtarza: pokutujcie, zejdźcie z drogi bezbożnych. A jeśli nie będziecie pokutować, Zostaniecie wyrzuceni w ciemność, tam będzie płacić zgrzytanie zębów.